Cześć, witajcie, jestem Plaszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i jestem na mapie z ciekawostkami i przygotowałem dla Was kolejną porcję fascynujących ciekawostek i właśnie tak zrobiłem, bo daliście mi 2 lajki w 30 minut. Jestem zachwycony, to dlatego, że wysłałem to na grupę znajomych, ale i tak mam 2 lajki w 30 minut. Halo. No i właśnie w tym odcinku kilka ciekawostek Wam zaprezentuję. Mamy tutaj rzeczy z poprzedniego odcinka. Mamy też wspaniałą komnatę, którą odbudowuje w tym momencie mój niewolnik. A tutaj jest wieża Młodych Tytanów. I pierwsza ciekawostka. Jak widzimy, są tutaj tytani. Tutaj są też młodzi tytani. Z tytanami możemy normalnie handlować. Mógłbym coś od nich kupić, ale nie chce mi się. Natomiast od zielonego nic nie mogę kupić. I to jest pierwsza ciekawostka. Od zielonych tytanów nic nie kupimy. A od nich możemy kupić szmaragd. Szmaragd, a także szmaragd i szmaragd. W dalszym ciągu odcinka przejdziemy sobie na tą oto wyspę, która chyba jest ucięta tak równo. Ja tego nie ucinałem. I... No i właśnie... Tutaj pokażę Wam drugą ciekawostkę w tym odcinku. Tutaj jest przygotowana przeze mnie skrzynka i w niej wagonik. Jest to ciekawostka znana, na pewno wszyscy o niej słyszeli, a może nie wszyscy. A mianowicie po takim torze zakręcanym jedzie się szybciej niż po prostym. Wierzcie mi lub nie, ja tak kiedyś czytałem w jakimś poradniku do Minecrafta, więc mam pewne informacje. I ruszamy. Patrzcie, jak tutaj szybko jedziemy, patrzcie jak szybko. A tutaj? Ale wolno. Więc chyba obaliłem właśnie swoją teorię, ale na pewno prawdę mówią poradniki Minecraftowe. No i właśnie tutaj mamy taki wspaniały wzór i pewnie myślicie, że coś tutaj jest. Otóż mylicie się. Tutaj jest coś. Tutaj jest dziura. I właśnie tutaj jest taki mechanizm, na którym pracowałem 3 lata. Działa on tak, że tutaj jest blok złota, ale on jest zawsze. Ale jak tutaj klikniemy, to będzie diament. I będzie zawsze. Jak taki mechanizm działa, możecie się przekonać. Już wszystko wyjaśniam. Kiedy klikniemy diament, tłok nielepki przesuwa nam redstone bloka na drugą stronę i jest wszystko zasilane. Sygnał płynie do command bloka, który ma taką komendę setblock, tak? Setblock, koordynaty i diamond block. I on właśnie ustawia tutaj diamond block. Żeby sprawdzić koordynaty, wciskamy F3 i mamy X, Y, Z i koordynaty. Musimy je sobie zapisać. Natomiast kiedy klikniemy złoto, tłok przesuwa redstone bloka na drugą stronę i sygnału nie ma. Tutaj mamy bramkę logiczną NOT, która sprawia, że ten command block jest zasilony i na analogicznej zasadzie kładziony jest tutaj gold block. No i w tej barze jest już wszystko. Myślicie, że wszystko? Mylicie się. Otóż za tą ścianą znajduje się przejście. W tej sali widzimy akwarium. W tym akwarium jest ryba, ale uciekła i buduje mi dom. Zazwyczaj po prostu żyje tu mój niewolnik. Natomiast... No nie, zalałem dom. To jest taka przeźroczysta ściana, czyli bariera. Tą barierę jest o tyle fajna, że powiemy o niej jeszcze później. I to już wszystko na tej bazy. Myślicie, że wszystko? Mylicie się. Pozdrawiam cię, Mateusz. Tutaj jest przejście... Oj. Zepsułem coś. Do takiego wspaniałego pokoju, a na nim płytka naciskowa. Kiedy na nią wejdziemy, przeteleportujemy się pod bloki, ok, i jest tutaj kolejna ciekawostka. Te oto 4 bloki szkła, tak, są 4, ale jak patrzymy od tej strony, widzimy tylko 2. Od tej widzimy 6. Więc jak widzicie, bloki szkła. Wracamy po małych problemach technicznych, jak tu już mówiłem, mamy tutaj tylko przez bloki szkła, nie widać bloków szkła, o, w skrócie. Na tej wyspie niby nic nie ma, ale jeśli otworzę tę skrzynkę,
Weźmiemy sobie barierę. Ta bariera to jest właśnie blok, o którym wcześniej mówiłem. Niewidzialny blok, który możemy kłaść. Jest widoczny tylko jeśli trzymamy barierę. Jak ją puszczę, to po chwili zniknie. Jak widzimy. Tak, tutaj jest. Możemy sobie takie konstrukcje budować. Nie możemy przez nie przenikać, możemy na nich stać. Więc fajna sprawa, nie trzeba ich używać jak dawno temu w wersjach 1.7.2 jakiś połówek drzwi z czegoś. No i teraz jest najważniejszy bajer z tymi barierami. Bo one się tak obracają, widzicie? Tak się obracają, patrzą na nas cały czas. Tak się obracają. No to tyle w kwestii barier, przechodzimy dalej. Tutaj mamy tory. Zastanawialiśmy się, jaki jest najmniej potrzebny przedmiot w Minecrafcie. W sensie barierę wymyślił. I doszedłem do wniosku, że najmniej potrzebny przedmiot w Minecrafcie to jest wagonik z TNT. Zobaczcie sami. Od niedawnych wersji to on już nawet nie wysadza. Taki jest. No nie. Nie gadaj. Ja zapomniałem tutaj zrobić torów aktywacyjnych. Dobra, zaraz wracam. No więc tutaj właśnie, jak widzimy, wagonik wysadza od kilku wersji również tory, co jest najbardziej bezsensowną rzeczą w Minecrafcie. No bo już absolutnie do niczego się nie przyda. Ostatnia ciekawostka, jaką chciałem wam w tym odcinku pokazać, znajduje się właśnie tutaj. Wziąłem sobie redstone'a i patrzcie, buduję sobie szlaczek z redstone'a. I nagle woda. I to bardzo mnie irytuje, bo ja bym chciał, żeby ten szlaczek tu był, ale redstone się niszczy. I co w takiej sytuacji zrobić? Peszymiec wam oczywiście doradzi. Wystarczy, że utworzycie odpowiedniego command blocka. Ja potrzebuję tutaj czerwonej pochodni, na szczęście ją przygotowałem. I taki command block zasilony sprawi, że tutaj cały czas będą pojawiać się redstone'y, przez to będziemy mogli robić sobie taki fajny szlaczek. W tym celu oczywiście używamy komendy setBlock, koordynatów i redstone wire jako przedmiotu. W tym odcinku to byłoby już na tyle. Jeśli się wam spodobało, nie zapomnijcie oczywiście dać lajka, łapki w górę. Jeśli dacie do jutra o 20 5 lajków, to zrobimy z niewolnikiem moim film fabularny. Tak. Bo tak chcemy. A w tym odcinku to już wszystko. A tu jest jego cela. Głodny jesteś. Głodny jesteś. Tak. No. Chciałbyś wyjść. Coś do jedzenia byś chciał? No tak. Ale spam na czacie. No dobra, damy ci coś. Chciałbyś? Chciałbyś? Nie, dobra, to już się zaczyna robić nudno. Do widzenia.